Jerzy Stuchy będzie zarabiał na wypadku. Chce wydać książkę. Sprawa wypadku Jerzego Stucha powróciła jak bumerang. Aktor, który będąc pod wpływem alkoholu potrącił motocyklistę, twierdzi obecnie, że nie ma za co przepraszać, bo nic nikomu nie zrobił. Okazuje się, że gwiazdor zamierza wydać książkę, w której opowie o okolicznościach wypadku. W ostatnich dniach Jerzy Stuch narobił w mediach sporego zamieszania. Gwiazdor udzielił wywiadu Plejadzie, w którym opowiedział nie tylko o nawracającym raku, lecz także słynnym wypadku. Do kolizji z motocyklistą doszło w październiku 2022 roku. Aktor miał wtedy 0,7 promila alkoholu we krwi i próbował zbiec z miejsca zdarzenia. Jerzy Stuch prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz mówi, że to błahostka. Władze skazały go wtedy na grzywnę w wysokości 200 stawek dziennych, 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nakaz wpłacenia 6000 zł na fundusz postpenitencjarny. Stuch starał się o obniżenie wyznaczonej kary, ale sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok pierwszej. W najnowszej rozmowie z Plejadą Jerzy Stuch stwierdził jednak, że nie czuje się winny tamtej sytuacji, bo przecież nic nikomu nie zrobił. Stanowisko gwiazdora całym sercem poparła m.in. Krystyna Janda, a w efekcie fani zarzucili jej nieuzasadnione poczucie wyższości. Do słów aktora mniej przychylnie podeszli polscy internauci, którzy od kilku dni linczują go za brak jakiejkolwiek samokrytyki. Toczącą się w mediach burzę postanowił złagodzić sam aktor, który wydał oświadczenie odnoszące się do kontrowersyjnego już wywiadu. W liście do Plejady Stuch stwierdził, że nie miał złych intencji, a czytelnicy opacznie zrozumieli sens jego wypowiedzi. Jerzy Stuch będzie zarabiał na pijackim rajdzie. Zamierza wydać książkę. Pudelek twierdzi jednak, że skromność aktora może być jedynie udawana, ponieważ Stuch miał w planach napisanie książki, w której powróci do sprawy wypadku. Serwis zaznaczył, że temat przyszłej publikacji poruszono także podczas rozmowy z Plejadą. Wygląda na to, że aktor, który traktuje kolizję jako błahostkę, zamierza na niej sowicie zarobić. Dzieło ma ukazać się wraz z końcem listopada. W wydawnictwie literackim z końcem listopada wyjdą moje pamiętniki, w których odniosę się do tego oficjalnie. Tragedia zacznie się w dniu, w którym straciłem prawo jazdy, mówił w Plejadzie. Super Express podaje natomiast, że pamiętniki Stucha już na samym początku wzbogacą go o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Za wydanie książki już na dzień dobry Jerzy Stuch zarobi nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, które są zaliczką, a jeśli pozycja będzie się dobrze sprzedawać, co kilka miesięcy będą spływać do niego kolejne kwoty wynagrodzenia, czy